Wszystkich z tej strony Rafał Niewiadomski, po drugiej stronie jest Andrzej Cymorek. Witam wszystkich. Popularny Jędras. No, słońce w jeziorach świeci dosyć mocno. Ja was wszystkich serdecznie pozdrawiam z Turcji, gdzie jestem na urlopie. Troszeczkę mam spartańskie warunki do nagrania, więc z góry przepraszam za jakość tego nagrania, może obróbka troszeczkę pomoże. Natomiast jest fajnie, odpoczywam, jest ciepło, jest dużo słońca, czyli chociaż raz nie będzie mój kot bohaterem, tylko dzieci w tle u ciebie. No właśnie, wiesz, dla odmiany u mnie jest 30 stopni, jest mega fajnie. I dla odmiany się chciałem ciebie zapytać, jak pogoda w Polsce. Wiesz co, u mnie akurat strasznie wieje. Natomiast jak z temperaturą, no nawet nie wiem, bo ja akurat choruję, leżę na antybiotyku. Więc jak słyszę, że jesteś w Turcji, to mnie trochę, nie powiem co, nerw bierze. Bo ja tutaj leżę i się pocę. Także no cóż, mam nadzieję, od razu z góry przepraszam, jakby mnie zaczęło przyduszać, to postaram się jakoś głos zachować. Może jakościowo może nie będzie u nas dzisiaj super, natomiast postaramy się merytorycznie to nadrobić. Ja też przy okazji, jak już jestem w temacie Turcji, pragnę pozdrowić Michała Sobolewskiego, który do mnie się zgłosił, bo się okazuje, że pracował w tym hotelu, w którym jestem, więc dziękuję za wszelkie wskazówki. Na szczęście nie potrzebowałem żadnej pomocy, jakiejś tam mocniejszej, ale zawsze to miło, jak rodak się odzywa do mnie i no, zawsze to milej. Więc no dobra, to sobie zaczynamy. Fajnie. Mamy kilka takich ciekawych tematów, myślę. I zaczniemy sobie od pierwszego tematu. Mieliśmy zacząć od eliminacji do Mistrzostw Świata i od tego zacznijmy. Filip Hajluk zagrał jeden bardzo fajny mecz przeciwko Hiszpanii. Tam rzucił ponad 20 punktów, 5 trójek bodajże. Pokonali niepokonaną do tej pory Hiszpanię. Ukraińcy, co w ogóle chyba wywołało sporo radości u naszych sąsiadów. W drugim meczu troszeczkę słabiej, już Czarnogórcy lepiej przycisnęli Michajluka, już nie udało się wygrać, natomiast Ukraińcy mają szansę na awans. Natomiast po drugiej stronie jest Chorwacja, która przegrała między innymi z nami spotkanie w Polsce. Ja niestety nie widziałem tego meczu, bo to było podczas mojego urlopu, natomiast widziałem, że Iwica, Zubak, w Stanach mówią na niego Zubak, więc Zubak, natomiast przeszedł praktycznie obok spotkania, gościa nie było i w tym drugim meczu też go nie było. Tak. Chorwaci prawdopodobnie nie awansują na Mistrzostwa Świata. No powiedz mi, jak twój odbiór tego? No ja akurat oglądałem ten mecz Polaków z Chorwatami. Super emocje, fajnie zagraliśmy, muszę powiedzieć. Mówimy z premedytacją, bo mówię o Polakach, o naszych rodakach, tak naszej kadrze. Świetny mecz, kurczę, takiego rywala renomowanego, chociaż może niekoniecznie w formie, ale jednak z nazwiskami, to chyba dawno nie pokonaliśmy, więc powiem tak, no naszych się oglądało fajnie, emocje były super, natomiast, chociaż znów było blisko frajerskiej porażki, ale się udało, natomiast Zubac, no niestety, ale słabiutko, bardzo mnie rozczarował. Po tych czerwcowych meczach, kiedy tak fajnie wypadał, po tym wszystkim, co się pisało, że jest w takiej świetnej formie, że super przepracował okres przygotowawczy, jest w świetnej formie fizycznej. No spodziewałem się więcej, tymczasem no, został dosłownie pojechany przez Adama Chrycaniuka. Z całym szacunkiem dla naszego centra, bo to jest doświadczony zawodnik, walczak i w ogóle ma swoją wartość dla zespołu, no ale umówmy się, jeżeli Zubac chce mieć regularne minuty w NBA, no to takie meczapy powinien wygrywać i to bardzo lekko, łatwo. Tymczasem no, spóźniony w obronie, nie nadążał, nie trafiał, miał problemy, frustrował się, miał problemy z wypracowaniem swojej pozycji, nie istniał na tablicach. Chorwacja dużo lepiej wyglądała z Ziziczem, który bodajże w Cleveland na co dzień. Więc no, jeśli chodzi o Zubaca, to spore rozczarowanie. Nie wiem, może akurat jakieś przesilenie, zobaczymy jak to będzie wyglądało niedługo w preseason, ale no, tutaj duży minus. Duży minus. Ja w ogóle... No właśnie, i tak naprawdę przechodzimy do tematu numer dwa, konferencja Magica i Pelinki, bo nie wiem, czy dwa razy sobie przesłuchałem tą konferencję i powiem ci szczerze, że nazwisko Zubaka nie padło chyba ani razu. I tak się zastanawiam, czy on w ogóle jest w planach, bo jak temat padł na centrów, tam było Javale McGee, było o Michaelu Beasleyu, który ma grać na pozycji centra, jak się okazuje, też minuty, natomiast o Zubaku nie było ani słowa. Tak, znaczy widać, że Magic z Pelinką generalnie bardzo unikają tego podziału na pozycje.
starają się bardziej tutaj prezentować tą koszykówkę bez pozycji, to positionless basketball, tak, pięciu najlepszych zawodników na parkiecie bez względu na pozycję. I ten Beasley faktycznie gdzieś tam się przewija jako nominalnie piątka, no ale fakt wiadomo, że to nie jest center i on nie będzie grał jako center, tylko po prostu będzie zamiast tej klasycznej piątki na parkiecie biegał. Zubac się faktycznie nie pojawił. No, co to może oznaczać? No, myślę, że niewiele. No, chyba nie jest zaskoczeniem fakt, że Zubac nie jest gdzieś w czołówce prospektów Lakers, także w oczach managementu. Natomiast no, faktycznie czytało się sporo informacji, że on dobrze wygląda i może faktycznie wywalczy sobie minuty nawet w pierwszej piątce. Tymczasem no, teraz tego nie widzę. No, zobaczymy. Na pewno będzie miał okazję, będzie miał szansę, ponieważ no, jedynym jego konkurentem, takim typowym centrem jest McGee. Więc jeżeli, a jednak na pewno Lakersi nie będą grali cały czas składem niskim, jednak będą matchupy, będą fragmenty meczów, kiedy trzeba będzie grać tym typowym wysokim. Zwłaszcza z LeBronem, któremu przyda się zawodnik stawiający twarde zasłony. Więc Zubac myślę, że szansę dostanie, natomiast jak nie zrobi tutaj dobrego wrażenia na kampie, no to możemy go już zbyt często nie oglądać na parkiecie. Nie oglądasz. Z jednej strony on ma jeszcze czas, bo tak naprawdę ma 21 lat. Teraz będzie miał, jeśli dobrze kojarzę, chyba trzeci sezon w Jeziorowcach. Tak. Natomiast ja mam wrażenie, że on chyba nie bardzo pasuje do koncepcji budowy tego zespołu, tak jak mówisz, positionless, i Tak. to się może chyba skończyć tak, że tak naprawdę nie skorzystamy z jego talentu. Tak myślę, tym bardziej, że jemu zdaje się kontrakt się kończy za rok. Nie sądzę, żeby Lakersi się palili do tego, żeby oferować mu jakieś znaczące pieniądze w sytuacji, w której polują na gwiazdy, jak wiemy, trzymają tą kasę na największe nazwiska. Tak jak mówisz, trochę nie pasuje Zubac do koncepcji długofalowej Lakersów, którzy chcą grać szybko, bez klasycznej piątki, z dużą wymiennością pozycji, z wymiennością w obronie. Też przyznam, że ja się dziwiłem w ogóle, że Zubac został zatrzymany na kolejny sezon. Oczekiwałem, że raczej Lakersi będą stawiać na Thomasa Bryanta, a Zubaca sobie gdzieś odpuszczą po drodze. Tymczasem stało się na odwrót. No ale poczekajmy, nie skreślajmy go. No, parę meczów słabszych tutaj w kadrze. Ale będzie jeszcze preseason, będzie training camp. Jeżeli okaże się, że Zubac jest dobrą opcją do stawiania zasłon LeBronowi, do otwierania LeBrona i do wykańczania jego podań, to jeszcze może swoje miejsce widzę wywalczyć, więc no, ja jeszcze mimo wszystko krzyżyka nie stawiam, ale Dokładnie, jestem sceptyczny. dokładnie. Natomiast mnie cieszy osobiście postawa Swimi Kailiuka. Oj tak, na Totalna pewno. opozycja w stosunku do Zubaca. Kurczę, on podobno już pierwszego dnia, kiedy powrócił do Los Angeles, wziął udział w treningu i podobno trafił chyba z pięć trójek w jakiejś tam pierwszej gierce, grając już nie wiem czy z LeBronem, chyba nawet z LeBronem. Natomiast dziennikarze byli pod wrażeniem tego, jak trafia. Kurczę, ja mam taką, właśnie, kurczę, ktoś mi dał przydomek, kurczę, ostatnio na YouTubie, Haha. więc pozdrawiam go tutaj, że no ja mam taką nadzieję, że on naprawdę złapie minuty. Nawet tutaj spotkałem ludzi teraz w Turcji z Ukrainy, którzy są podekscytowani tym, że Ukrainiec znowu gra w Lakersach przy LeBronie, więc no myślę, że my gdybyśmy byli w takiej sytuacji, gdybyśmy mieli Polaka w Lakersach, czy w jakiejkolwiek topowej drużynie z kimś takim jak LeBron, jasne, że jest Marcin Gortat i tutaj ja cały czas go szanuję i doceniam to, co zrobił dla polskiej koszykówki. Cieszę się każdym dniem tym, że jest Marcin Gortat w NBA. Natomiast kurczę, takiego młodzika, takiego ponitkę mieć przy LeBronie, wow, no myślę, że zainteresowanie koszykówką w Polsce wzrosłoby momentalnie i tego życzę nam wszystkim i zazdroszczę troszeczkę Ukraińcom. Tak, no mieć takiego Michajluka w polskiej kadrze, no i oczywiście u boku LeBrona na co dzień, no na pewno byłaby super sprawa. No Swi w meczu z Hiszpanami wymiótł po prostu, był świetny. Zresztą to po raz kolejny potwierdza się to, co czytałem swego czasu, że podobno Michajluk w kadrze, a Michajluk w Kansas to dwaj różni zupełnie zawodnicy. W kadrze, gdzie jest wszechstronniejszy, gdzie ma więcej okazji do gry z piłką, a w Kansas, gdzie jest zamykany w roli w sumie spota shootera. I to może być znowu ten przypadek, że po prostu Lakersi wypatrzyli zawodnika, który po prostu nie był wykorzystywany na swoim uniwerku należycie, a możliwości ma znacznie większe i dlatego może się okazać, że to, mam nadzieję, kolejny steal.
czyli gość, talent na miarę pierwszej rundy draftu, który poszedł gdzieś tam w 40, bodaj 7 pikiem. No bo na razie zapowiada się na naprawdę fajnego grajka. Ja myślę, że to, że będzie z niego kupa pociechy. Nie wiem, czy już teraz w tym sezonie się przebije do rotacji, ale no bo duża konkurencja na jego pozycji, ale myślę, że to, że to będzie zawodnik na miarę spokojnie rotacji NBA. Słuchaj, daj Boże, niech wali te truje, tak. ile będzie mógł. No dobra, temat numer dwa to jest konferencja Magica Johnsona i Roba Pelinki. Przez ponad pół godziny odpowiadali na pytania dziennikarzy i w sumie dużo ciekawych tematów tam się przewinęło. Ja pozwoliłem sobie dwa razy to wysłuchać. Ja jestem generalnie tak samo zajarany chyba jak Magic Johnson całą tą sytuacją, tym, że mamy LeBrona i tym, jak to wygląda, jak chłopaki już trenują. Nie trzeba było nikogo zmuszać, żeby przychodził na treningi. I no właśnie, dużo tematów, kurczę. No, pierwszy choćby taki, że jest takie trio jak Rondo, Lonzo i Magic. Podobno usiedli sobie w trójkę i porozmawiali na temat tego. Oglądali sobie mecze z playoffów Pelicans i chyba mecze Lakersów z Pelicanami. I tam sobie przedyskutowali, co kto widzi, co kto robi. Otworzyli sobie podobno dużo ciekawych oczy na świat. Otworzyli tam. Przedyskutowali sobie po prostu dogłębnie wszystkie błędy, wszystkie pozytywy. No właśnie, powiedz mi, czy to... Pelinka powiedział, że gdyby z tego nagrano jakiś program, puszczono w telewizji, w pay-per-view, to ludzie by za to z przyjemnością zapłacili, bo to było tak niesamowite spotkanie. Myślisz, że ta współpraca tej trójki to może być to, czego potrzebujemy? No, jak najbardziej. No, to jest naprawdę, rzadko spotyka się trzy takie umysły koszykarskie w jednym pokoju. Magic, Rondo i teraz Lonzo. No, wszyscy przecież w sumie jako playmakerzy, jako rozgrywający, jako mózgi na parkiecie są lub byli wybitni. Tutaj też była ponoć sytuacja, że oni analizowali mecz z Pelikanami, kiedy bodajże Rondo zagrał świetnie, a Lonzo zagrał słabo. Więc przeanalizowali dogłębnie grę Bola. No, chłopak tylko może na tym zyskać. Nie wiem, no, być młodym rozgrywającym i mieć wokół siebie z jednej strony najlepszego chyba rozgrywającego w historii oraz kogoś takiego jak Rondo, który jest przecież też jednym z najinteligentniejszych postaci w koszykówce, no to, no, no nie wiem, no tylko pozazdrościć tak naprawdę, bo on ma taką sytuację, że no żal by było nie skorzystać, jeżeli on tego nie skorzysta, na tym nie skorzysta, nie rozwinie się, to chyba tylko może siebie obwiniać, ponieważ no na pewno jest to po prostu bardzo, bardzo wartościowy kapitał mieć takich zawodników. Zresztą sam Pelinka mówił, czy Magic, już nie pamiętam, na konferencji, że jednym z celów off-season było właśnie sprowadzenie jakiegoś mentora dla Bola. Tak? Rok temu Bol był w sumie pozostawiony sam sobie w drużynie, jedynie miał Magica gdzieś tam za kulisami, natomiast był w sumie takim jedynym playmakerem w drużynie, no bo kto? Tam był Tyler Ennis ewentualnie, no to nie jest mentor z całym szacunkiem dla Ennisa, bohatera zwykle ostatnich trzech meczów sezonu. Natomiast no, udało się sprowadzić Rondo. No i wiadomo, no, Rondo jest postacią kontrowersyjną, tak na parkiecie, jak i poza nim. I tutaj no, są kontrowersje wokół jego zatrudnienia. Jest sporo przeciwników tego ruchu. Jeśli tak spojrzeć na ludzi spoza grona kibiców Lakers, to większość była raczej, no nie powiem, że pukała się w czoło, ale no, ruch Rondo był nastawiony raczej tak z politowaniem. Natomiast co by nie mówić o jego ograniczeniach, o tym, że on nie umie rzucać, że już nie broni tak jak kiedyś, że jest, nie wiem, humorzasty, to, no to doświadczenie ma olbrzymie, tytuły ma na koncie, jest bardzo inteligentny, widzi bardzo dużo, jest świetnym paserem i mieć kogoś takiego na co dzień, i jeszcze jest też, co ważne, profesjonalistą, tak? Ciężko pracuje, przepracowuje okres przygotowawczy. I cóż, no mieć kogoś takiego na co dzień, na treningach, dzień w dzień i właśnie w pokoju, gdzie trzeba oglądać filmy, oglądać mecze, analizować błędy, no to jest super sprawa i dla Bola jest to po prostu wymarzona sytuacja, żeby skorzystać i tylko się rozwijać. Właśnie ja się zastanawiam,
Jakich trzech zawodników na innej pozycji trzeba byłoby sprowadzić, żeby porównać taki tercet, jaki się zebrał w Jezioranach? Bo wiadomo, że Magic Johnson to jest jeden z topowych rozgrywających w historii. Czyli to tak jakby Michael Jordan spotkał się z młodym Kobe Bryantem i jeszcze Kobe'ego wspierał, powiedzmy, nie wiem, Clyde Drexler na przykład. No, ten poziom mniej więcej co Rondo, może na swojej pozycji, więc to coś z tego musi się urodzić. Generalnie temat Rondo podczas tej konferencji prasowej był mocno poruszany. Był poruszany temat zmiany jego rzutu, tego, że jest głodny gry, że od kilku miesięcy leczy kontuzję i no właśnie, troszeczkę nie martwi cię to, że on jest kontuzjowany, że to tak kolejny jego uraz, który przeciąga się i może niekoniecznie zagrać od początku preseason? Co martwi? Nie wiem, martwi to trochę duże słowo. No na pewno nie jest to sytuacja komfortowa. No, troszkę może faktycznie martwi, no bo jednak oczekiwaliśmy tutaj ważnego off-seasonu dla niego. Oczekiwaliśmy, że przepracuje lato, tak, Magic mu zlecił, żeby się wzmocnił fizycznie, miał pracować nad rzutem, znaczy pracował, tak, ale no na pewno lecząc kontuzję kolana mógł wiesz, robić tak... niewiele, no. I teraz pytanie... Aha. Ale wiesz, tak. Ale to, co mu powiedzieli, żeby zrobił, czyli wzmocnij się fizycznie, popracuj nad rzutem, te dwie rzeczy tak, wykonał fantastycznie. Zrobił. On wygląda, no, młody byczek zrobił się z niego generalnie. Rzut podobno masakrycznie trenował też nad rzutem, nad catch and shoot. Zmienił tą technikę rzutu, ona jest taka bardziej... Mnie się troszeczkę bardziej podoba. Jasne, że to nie jest to, co byśmy chcieli, tak, żeby to było takie idealne złożenie się do rzutu, ale z drugiej strony ciężko oczekiwać od zawodnika, który ma 20 lat, żeby diametralnie zmienił rzut totalnie o 180 stopni, żeby nauczył się dokładnie składać do tego rzutu. Dokładnie. Wydaje mi się, że to jest nie do zrobienia generalnie, że to można się tego nauczyć w wieku, nie wiem, 10, 12, 14 lat, natomiast nauczenie się totalnie nowego rzutu to mogłoby mu chyba bardziej zaszkodzić niż pomóc w tym momencie. Natomiast tak, czasami drobna poprawka powoduje, że zawodnik robi robotę generalnie. Pamiętam Antonego Davisa, który w swoim pierwszym debiutanckim sezonie z pół dystansu był zawodnikiem, którego wszyscy odpuszczali. Nagle się okazało, że tylko kwestia ustawienia tej piłki, troszeczkę podniesienia jej wyżej, żeby on sobie generalnie zasłaniał piłką kosz, więc dlatego nie trafiał z pół dystansu i z daleka. Natomiast tak, dzisiaj podobno ma te zaawansowane cyferki rzutów z pół dystansu i za trzy na poziomie Kevina Duranta, tak? Więc... wiesz, no tak samo może z Lonzo, może to tylko kwestia delikatnej poprawy ręki. Może wcale nie potrzeba tak dużej zmiany, tak? On tak, faktycznie już tej piłki nie... Tak, tym bardziej, że Magic mówił, że przecież tak naprawdę główną rzeczą do poprawy u Bola była już nawet nie tyle technika samego rzutu, co ta dolne partie ciała, czyli nogi, czyli balans, czyli ustawianie się do rzutu. Tam tkwiły podstawowe problemy. Więc myślę, że jak najbardziej, tak jak mówisz, takie drobne poprawki w samej kwestii wyprowadzania rzutu to już jest i tak sporo na jeden off-season. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o kwestię kontuzji, no to jest zdaje się ciągle ta sama kontuzja, która go męczyła pod koniec sezonu. Tylko po prostu najpierw Lakersi próbowali do tego podejść nieinwazyjnie, bezinwazyjnie, czyli bez operacji. Próbowano tych technik bodajże z osoczem bogatopłytkowym, wstrzyknięcie, które też zdaje się nie pomogło. Więc no, z tego co czytałem, to jest jedna kontuzja, która jakoś jakichś takich konsekwencji długofalowych nie oznacza, nie niesie ze sobą, tylko po prostu różne były podejścia do niej i leczenia. Więc poza tym też jeszcze kwestia jest taka, że Ball był słaby fizycznie w pierwszym swoim sezonie. Kot się odezwał! Pozdrawiamy! Sorry, przepraszam. Cicho. No. Był jeszcze fizycznie dzieckiem po prostu, więc nie był gotowy na takie obciążenia. Także no, jak najbardziej nie powinno się tego lekceważyć. Jest to jakaś kontuzja, jest to jakiś problem, ale wstrzymałbym się tutaj z jakimś stwierdzeniem, że Ball będzie miał karierę naznaczoną kontuzjami. Może być tak, że ten uraz zostanie zaleczony i dalej będzie już okej, więc ja na razie się przesadnie nie martwię. I trzymajmy kciuki, żeby tak było. No dobra, ja generalnie wszystkich zachęcam do tego, żeby sobie tą konferencję obejrzeli, bo tam naprawdę fajnie tego wysłać, wiele tematów jest poruszonych. Między innymi to, że właśnie budowano ten zespół, no właśnie, to jest też ciekawe, że Magic z Pelinką sporo czasu spędzili podczas zeszłorocznych playoffów, obejrzeli praktycznie każdą serię, przegadali sobie wszystkie mecze, wszystkie serie, które widzieli na żywo. No i podobno ten zespół, który teraz złożyli, to tak na podstawie tego, co zaobserwowali w tych playoffach,
etapach, czyli co się liczyło, co było ważne, że no już to nie jest taki przypadek, że oni ściągnęli Beasleya, że ściągnęli Rondo, że chcieli tych skrzydłowych, a nie chcieli wysokich. Więc to raz, a dwa tempo. To tempo i brak pozycyjności, że będą jeszcze więcej biegać, że ci zawodnicy wszyscy, którzy doszli, potrafią rozgrywać, biegać i pchać tą piłkę do przodu, bo czy to Rondo, czy Beasley, oni wszyscy potrafią fantastycznie biegać. No właśnie i to było podstawą budowy tego zespołu. Zobaczymy, czy to wypali, bo cały czas ten temat jednak centra, obstawy pozycji centra się tutaj nam pojawia. Fani innych drużyn cały czas mają tutaj duże zastrzeżenia, czy to w ogóle wypali, czy może to w ogóle wypalić. Natomiast no, ja przyznam się szczerze, że gdyby mi ktoś powiedział jakiś czas temu, że na obsadę na pozycji centra będzie mi McGee i Beasleya, nie będzie tutaj w całym planie Randla, no to puchnąłbym się w głowę, ale dzisiaj sobie na to patrzę, już oczyma wyobraźni widzę siebie grającego na PlayStation w 2K19, które już doszło do mnie do domu, ale na mnie czeka. I powiem ci, kurczę, że to może wypalić. No, nie wiem w jakim stopniu, czy faktycznie będziemy się bili w playoffach, jak daleko zajdziemy, nie wiem. Natomiast myślę, że to może wypalić. Oni są przekonani do tego, że to wypali. Natomiast najważniejsze chyba jest to, że mają brali jakiś kurs, uwierzyli w to i że poszli w tym kierunku. No i póki co myślę, że to się wszystko sprawdza chyba, co sobie zakładają. Znaczy, Magic jest taką też osobą. On nie bierze pod uwagę tak naprawdę porażki. On wstaje rano i on mówi, on zrobi to, on ściągnie LeBrona Jamesa, on sobie umyśli plan. Zresztą no jest to człowiek sukcesu, tak? Wystarczy spojrzeć na jego historię. Czego się nie dotknie, to zamienia w złoto praktycznie. On sobie umyśli ten plan. On nie dopuszcza w ogóle do myśli, do wiadomości, że coś tu może nie wypalić. Więc no, mieć kogoś takiego, kto po prostu dąży bezpośrednio do postawionych wysoko celów, no to na pewno też jest dobrze mieć kogoś takiego za sterami. I teraz tak, on zbudował drużynę bardzo w sumie różnych osobistości, różnych osobowości, nie do końca do siebie może pasujących, mających swoją historię, budzących wątpliwości i wśród dziennikarzy, i wśród kibiców. Natomiast on jest ewidentnie, ja nie mam ani cienia wątpliwości, że on nawet nie bierze pod uwagę, że to nie wypali. On wie, że to się uda. Czy się uda? Ja nie mam takiej pewności. Wydaje mi się, że kierunek jest generalnie dobry, koncepcja jest dobra, bo faktycznie liga idzie w tym kierunku. To zauważyli właśnie na konferencji, że tak naprawdę w playoffach mało gra się już takimi typowymi centrami. Oni owszem, startują w pierwszej piątce, ale później na zmianę wychodzi niższy zawodnik i grają niskimi składami. Wystarczy spojrzeć na przykład na serię Golden State z Houston, gdzie owszem był Capela, ale kiedy Capela schodził, to grali na przykład na centrze Tuckerem, tak? Warriors grali Kevinem Looneyem na nominalnej pozycji środkowego, który krył Hardena po switchach. I tam przez większość w sumie meczu była taka gra piątką zawodników bez typowego wysokiego. Więc faktycznie w tym kierunku to zmierza. Pytanie tylko brzmi, czy... I to były te... Tak. I to były te kluczowe minuty dla całej serii, czy poszczególnego spotkania w finałach konferencji zachodniej. Dokładnie. Tylko pytanie brzmi, czy po prostu Lakersi mają odpowiednich ludzi, bo kierunek jest dobry, egzekucja... No, trudno powiedzieć. To już omawialiśmy przy poprzednich podcastach. Czy tutaj są ludzie, którzy na przykład... będą przede wszystkim wystarczająco dobrze bronić. Bo to, czy Beasley, czy Brondo, czy Stevenson mają charakterek, to mnie to nie martwi, szczerze mówiąc. Przy takich osobistościach, przy takich liderach jak Magic, jak LeBron, jak Rondo, ja myślę, że tutaj nie będzie problemów w szatni, tak jak się inni obawiają. Tym bardziej, że to są ludzie, którzy raczej nie mieli jakiejś wybitnej historii z problemami w szatni, ze stwarzaniem problemów, z niszczeniem chemii. Oni mieli swoje odpały, ale raczej partnerzy na nich nie narzekali, prawda? Natomiast pytanie, czy na przykład pod koszem jest wystarczająco dużo obrony? Czy taki Beasley będzie w stanie grać duże minuty w playoff przeciwko najsilniejszym rywalom, kiedy trzeba będzie na przykład kryć na switchu Stephena Curry'ego albo Jamesa Hardena? Wiem, że Beasley broni słabo w takich sytuacjach. Tutaj są podstawowe wątpliwości. Natomiast tu znowu wracamy do tematu takiego, że to są wszystko goście na rocznych kontraktach. To jest tak naprawdę rozwiązanie tymczasowe. Oni docelowo są na rok, bo za rok tutaj powinien za tą kasę przyjść ktoś, że tak powiem, o troszkę większym nazwisku. I Magic na pewno właśnie tak myśli. Tutaj wracam do tego, co mówiłem na początku o Magicu. On jest nastawiony na największe nazwiska. On chce Duranta,
On pewnie myśli też o Antonym Davisie, który, to też jest ważna sprawa, rzekomo przeniósł się do Clutch Sport, tak? Będzie miał tych samych agentów co LeBron. Więc myślę, że Magic tutaj nie myśli o tym projekcie długofalowo. On myśli, że on za rok sprowadzi kolejnego superstara i drużyna będzie po prostu walczyć o tytuł. No, ja trzymam kciuki, żeby mu się udało. A jeszcze zanim zahaczymy o to duże nazwisko, bo jedno się takie pojawiło teraz, no w sumie wcześniej w naszym podcaście też, ale zanim jeszcze o tym, to chciałbym też jeszcze nawiązać do tej taki ostatni wątek tej konferencji. Tam Magic powiedział taką jedną fajną rzecz, że jak zobaczył tych wszystkich chłopaków, którzy się zebrali niedawno na treningu, to stwierdził, że dawno nie widział takiego zasięgu ramion, takiej długości w całym zespole, że w Lakersach tego nie było praktycznie od czasów Bynama, Odoma i Pau Gasola, że niby nie mamy tych centrów po 2,15, tak? Natomiast tak. Mamy tak dużo tych silnych, wysokich skrzydłowych. No wiesz, Kuz też ma prawie 2,5-6-7 wzrostu. Po prostu są wysocy goście i faktycznie to może robić wrażenie, że być może niewielu jest niskich gości, natomiast jest 7 czy 8 tych takich wysokich i to naprawdę robi robotę. Ich zasięg ramion, ich rozstaw, także to na pewno robi robotę. Sam doskonale wiem z doświadczenia, że gdzieś tam się grało na boisku i był zespół, który miał kilku takich mobilnych, wysokich, to się wcale tak fajnie i przyjemnie przeciwko nim nie grało. Natomiast no właśnie, jeszcze Magic powiedział o dwóch zawodnikach też coś bardzo ciekawego. Mianowicie, jak był temat Kyla Kuzmy. On, wiemy, że chłopak przepracował, miał nawet treningi z Kobe Bryantem, że dużo dobrego o nim powiedziano, że wzmocnił się fizycznie, że bardzo solidnie podszedł do tych treningów, że naprawdę to... Ja pamiętam w zeszłym sezonie, jak niektórzy mieli co do niego znak zapytania, natomiast sam Kuz o sobie ma, wysoko sobie stawia poprzeczkę, tak? I to, że on się teraz znalazł w tym rankingu 100 najlepszych zawodników ESPN na nowy sezon, to dla niego jest taki dopiero początek. On naprawdę wierzy w to, że zrobi wielką karierę i póki co widać, że popiera to pracą i to jest chyba najważniejsze, więc myślę, że tu możemy wiele dobrego po Kyle Kuzmie się spodziewać. I drugim zawodnikiem, nie wiem, czy też to wyłapałeś, był KCP. Podobno zmienił dietę, dużo treningu poświęcił na rzucanie i podobno zobaczymy w tym sezonie nowego KCP. No właśnie, generalnie ja wiem, że przed sezonem o każdym zawodniku się słyszy, że zobaczymy nowego zawodnika, ale jeżeli na konferencji prasowej pytanie o to goście z wewnątrz odpowiadają, że KCP to będzie taki gość, to myślę, że coś musi być na rzeczy. No i właśnie, spodziewałeś się czegoś takiego, że KCP to może mieć w tym roku przełomowy sezon? Tak. Tak, już nawet o nim wspominałem w poprzednim podcaście właśnie w tym kontekście. Oczywiście no wiadomo, że to jest taki okres roku, gdzie każdy ma mieć przełomowy sezon, każdy wygląda super i w ogóle och i ach. Natomiast no, to faktycznie zwróciło moją uwagę, co mówił Magic, że zupełnie nowy gość fizycznie, tak? Nie spodziewałem się akurat tego po nim, tym bardziej, że on akurat dawał się pod względem takim fizycznym, atletycznym już i tak okej, tak? Dobrze przygotowany. Tutaj raczej mówiło się o tych młodych, że ci młodzi pakują, młodzi się wzmacniają, młodsi od niego, bo sam Caldwell Pope przecież też nie jest dziadkiem, ile 25 lat ma chyba dopiero. Tymczasem no jeżeli on faktycznie się fizycznie jeszcze bardziej wzmocnił, lepiej przygotował, to jeszcze biorąc pod uwagę obecność Jamesa, który akurat na niego powinien bardzo podziałać, bo Caldwell Pope to jest gość, który... No, najwięcej traci, kiedy musi najwięcej robić sam, kiedy musi coś kreować, wtedy wygląda to słabo. Natomiast jeżeli ma kogoś, kto mu te pozycje do rzutu wykreuje, to może być naprawdę przydatnym. To widzieliśmy też w drugiej części sezonu, kiedy mniejsza odpowiedzialność za to, za kreowanie na nim spoczywała. Więc tak, ja myślę, że on może mieć naprawdę mocny sezon u boku Jamesa. Tym bardziej, że jest znowu ma roczny kontrakt, jest wolnym agentem za rok, kiedy na rynku będzie dużo kasy i to jest dla niego szansa, żeby walczyć sobie taki życiowy kontrakt, więc ja się sporo, mam tu do niego spore oczekiwania i myślę, że walka z Hartem o pozycję startera będzie naprawdę zażarta. No właśnie i tak w perspektywie przyszłego sezonu i nowych kontraktów, to teraz się zastanawiam, czy my naprawdę chcemy, żeby KCP miał super sezon.
No wiesz, no z drugiej strony Harta mamy na debiutanckim kontrakcie, więc będzie go dużo łatwiej utrzymać, póki co będzie grał na niskim kontrakcie. No właśnie, i tutaj a propos życzeń i nowych nazwisk jeszcze chciałem tutaj nawiązać, bo zrobiła nam się spora zawierucha w Minnesocie. Nikt się chyba nie spodziewał, że to tak szybko się rozwinie. Były różne doniesienia w ostatnich dniach. Ci, co śledzą, to wiedzą, ci, co nie śledzą, to w skrócie powiem, że co, że Jimmy Butler jest na wylocie w Minnesocie. Przedłużono już kontrakt Karlowi Antonemu Townsowi. Wcześniej mówiono o tym, że Kat przedłuży kontrakt dopiero jak Butlera już nie będzie, natomiast przedłużył teraz, co oznacza chyba jasno, że dni Butlera są policzone. Butlerowi pozwolono nie uczestniczyć w Media Day i w początku kampu z drużyną, więc prawdopodobnie zostanie wymieniony lada dzień. No i właśnie, no i tutaj w ogóle się nie mówi w tym kontekście o Lakers, bo Lakers przede wszystkim nie mają już tego kontraktu Denga. I czy w ogóle, czy nie jest, no właśnie, Lakers to nie ma w tym wyścigu. Nie wiadomo, czy bylibyśmy, mając Denga, moim zdaniem nie bylibyśmy w tym wyścigu, mając Denga, bo prawdopodobnie Minnesota i tak nie byłaby tym zainteresowana. Musielibyśmy pewnie oddać dwóch młodych zawodników pewnie za Butlera. No właśnie, ale czy trochę ci nie smutno z tego powodu, że nie mówi się o nas, że może fajnie byłoby teraz popatrzeć tego Butlera, nawet gdybyśmy mieli go zdobyć kosztem dwóch młodych zawodników, na przykład, nie wiem, Kuzmy i Lonzo? Nie jest mi smutno. Na pewno nie oddałbym takiego pakietu za Butlera. Natomiast powiem tak, no, żałuję, że doszło do tej sytuacji, że Butler zażądał transferu, bo to praktycznie kasuje go jako nasz target, przepraszam, jako target Lakers na przyszłoroczne lato, bo on pewnie zostanie w zespole, do którego zostanie wytransferowany. Więc dla Lakers opcją już nie będzie i tego żałuję. Natomiast jeśli chodzi o samą kwestię zmiany, to nie, no transfer Butlera teraz dla Lakers byłby nierealny, więc umieszczanie w ogóle tego klubu na jego liście życzeń nie miałoby sensu. Po pierwsze dlatego, że cholernie trudno byłoby zebrać odpowiednią ilość kontraktów, żeby wyrównać na tyle, żeby dokonać wymiany za Butlera. A po drugie dlatego, że no, widzimy wyraźnie, że Lakersi nie chcą oddawać swoich młodych graczy. Oni sobie wymyślili, że chcą mieć młodych, natomiast gwiazdę pozyskają za kasę, którą zaoszczędzili, którą mają w salary. I w ten sposób chcą budować zespół, to po pierwsze, a po drugie Butler był raczej opcją, jakkolwiek by to nie brzmiało, nie wiem, arogancko, narcystycznie, bufonowato, to Butler był opcją, rezerwową opcją C, może D dla Lakers, bo Lakersi chcą przede wszystkim najgrubszą możliwą rybę, czyli albo Kevina Duranta, jak ktoś nie uda, to może Kawhi Leonarda, może Klaya Thompsona. Butler wydawał się gdzieś niżej na liście, z Dęgiem czy bez Dęga tego trochę tak by teraz nie było, tak? Ja się generalnie bardzo dziwnie teraz czuję, bo wiesz, przez ostatnich kilka lat praktycznie każde nazwisko, jakie było na rynku, to był temat Jezioranów i zastanawialiśmy się, a może tak. My uderzmy w tego zawodnika? Reszta wyśmiewała to, że przecież nie macie z czym uderzać, więc sobie odpuśćcie. Natomiast odkąd mamy LeBrona, odkąd zwolniliśmy Denga, stało się jasne, że w tym roku raczej już nie będziemy o niego walczyć, że zespół postawił na ten skład, który ma teraz. I tak dziwnie się czuję spokojnie, że wiesz, że odpalam Twittera i się nie martwię. Jak widzę 10 powiadomień odnośnie mojej osoby, to wiem, że nie chodzi tu o jakiś transfer, w ramach którego pozyskujemy jakiegoś danego zawodnika, bo wiem, że to nie będzie miało miejsca w ciągu najbliższych kilku miesięcy. No właśnie, to jest, kurczę, szalenie dziwne, no bo ostatnie wszystkie trade deadline'y były takie ciekawe, człowiek nie spał nawet całą noc, wystarczyło, że się przebudziłem i włączyłem Twittera, już było po mnie. Natomiast teraz, kurczę, jest zawierucha z Butlerem, cała liga żyje tym, gdzie będzie grał Butler, że pewnie Clippersi, pewnie Brooklyn Nets. A temat Lakersów, kurczę, no nie istnieje, no i tak z jednej strony mnie to smuci, a z drugiej strony, no w sumie cieszę się, że tak jest. No tak, no jest, tak, jest jakiś taki spokój bardziej, który Magic prowadził, taka pewność siebie. Oczywiście może to nam wszystkim wybuchnąć w twarz odłamkami, jeżeli okaże się, że za rok nie uda się sprowadzić żadnej z gwiazd i zaczniemy sobie pluć brodę. Ach, może trzeba było jednak oddać tego i tamtego za George'a, za Butlera i tak dalej.
Natomiast dopóki to się nie stanie, to nie ma chyba co specjalnie się stresować. A póki co Magic zasłużył na pewien kredyt zaufania, sprowadzając najlepszego zawodnika na świecie do swojego zespołu. No i tak jak mówisz, teraz kiedy widzę początkową ekscytację związaną z jakimś nazwiskiem na rynku transferowym, to zaraz potem przypominam sobie, że Lakersi i tak pewnie nie będą brali udziału w wyścigu. I wszystko to jakoś tak opada, całe napięcie opada. No trochę dziwne uczucie, no, faktycznie wcześniej było tak, że Lakersi nie mają co oddać, co zaoferować, a teraz jest tak, że Lakersi nie chcą nic zaoferować tak naprawdę. Dokładnie, dokładnie. Zawsze to była też karta przetargowa dla innych zespołów, bo było wiadomo, że jak Lakersi będą wchodzili w grę, to cena z tego zawodnika będzie też automatycznie wyższa bardzo często. Ja chcę jeszcze też, no właśnie, bo tu przechodzimy do kolejnego wątku, który chcieliśmy powiedzieć, to jest ostatni wątek. No właśnie, czy, bo już kilku zawodników, może nie oficjalnie, ale tak półoficjalnie swoimi jakimiś tam drogami dało do zrozumienia, że obecność LeBrona w Lakersach powoduje, że oni niekoniecznie chcą grać w Lakersach, tak? Jest między innymi właśnie z Butlerem, o którym wiadomo, że na tej liście życzeń Butlera nie ma Lakersów ze względu na LeBrona. No i właśnie, powiedz mi, czy to, bo ja cały czas mam wrażenie, że to nie do końca jest tak, że nie chcą grać z LeBronem, chociaż z drugiej strony patrzymy na te nazwiska, jest Kyrie, który odpuścił sobie granie z LeBronem, jest kilka innych nazwisk, o których była już mowa, że niekoniecznie chcą dołączyć albo już odchodzili od LeBrona. Czy to ci się wydaje, że coś może w tym być, że taki Butler na przykład, gdyby mu, nie wiem, gdyby go przetransferowano do Lakersów, czy myślisz, że to mogłoby się skończyć tym, że w sumie nie podpisałby z Lakersami przedłużenia? Wiesz co, powiem tak, zacznę w ten sposób. No, wyobrażam sobie sytuację, że na przykład jestem, nie wiem, kimś takim pokoju Kyriego Irvinga, czyli gwiazdą NBA, która marzy o tym, żeby mieć swój zespół, tak, prowadzić własny zespół do sukcesów, stać się gwiazdą pierwszej wielkości. No i tak przychodzę dzień w dzień na treningi, po treningach i za każdym razem tłum dziennikarzy ustawia się obok kogoś innego niż ja, tak? I zawsze jest to ten mój kolega z drużyny, który zbiera całą atencję, który jest numerem jeden. No i w tym momencie, no, ja takiego gościa rozumiem, że on może chcieć zmienić otoczenie. On chce odejść z cienia tego zawodnika, tego lidera swojej drużyny. To nie znaczy, że on ma jakiś problem z tym gościem, że źle mu się z nim gra, po prostu chce pracować na własny rachunek, chce być numerem jeden, ma swoje ego olbrzymie, które chce dokarmić. Więc to, że niektóre gwiazdy mogą nie chcieć grać z żywą legendą, jaką jest LeBron, to moim zdaniem nie jest jakaś potwarz, czy jakaś wielka ujma dla Jamesa, jak starają się przedstawić jego hejterzy. Natomiast jeśli chodzi o Butlera, to ja tego nie kupuję, że on nie chce grać z LeBronem. Jeszcze niedawno mieliśmy doniesienia, że on chce iść do Lakers za rok. I to już było długo po tym, jak James podpisał kontrakt z Lakersami. Więc ja myślę, że to może mu się coś odwidziało. Trudno powiedzieć. Natomiast moim zdaniem brak Lakersów na liście to jest bardziej kwestia tego, że transfer tutaj był w tym momencie nierealny. Z powodu, o których już mówiliśmy. Po pierwsze, ze względu na to, że Lakersi mieliby olbrzymi problem, żeby jakikolwiek pakiet zbudować finansowo. Lakersi po prostu nie chcą oddawać talentów. Więc wiesz, słuchaj, a może to jest po prostu taka zasłona dymna, żeby no właśnie, może nie w tym roku, ale w off-season sobie przyjść kulturalnie na spokojnie do Lakersów, żeby nikt nie zarzucił Butlerowi, że wymuszał na klubie z Minnesoty to, że chce grać w Lakersach, tak? To, co już przerabialiśmy z Paulem George'em na przykład. Wiesz, no może też tak. Z drugiej strony patrz, no wydaje mi się, że LeBron z jednej strony, nie wiem jak to wygląda, ale wydaje mi się, że jak w szatni sobie chłopaki rozmawiają, no to są tam jakieś przyjaźnie, jeden z drugim się tam mocniej kumpluje i wydaje mi się, że kurczę, może wiedzieli o tym, że LeBron niekoniecznie chce zostać w Cleveland. Zobacz, że takie informacje o tym, że on pójdzie do Lakersów, to gdzieś tam takie dziwne, różne informacje pojawiały się już rok temu po finałach NBA, więc może tam ktoś miał jakieś dojście, może zawodnicy NBA rozmawiają pomiędzy sobą, może wiedzieli o tym, że sytuacja tak wygląda, że LeBron może już trafić do tych Lakersów i może to też powoduje, że niektórzy zawodnicy nie chcą wpakować się w plan, powiedzmy, półrocznego grania z LeBronem w Cleveland, a później, wiesz, kwitnięcie w Cleveland wtedy, kiedy jego już nie ma, tak jest na przykład z Kevinem Love,
który został w tym nieszczęsnym Cleveland i opuścił Minnesotę dla Cleveland i w sumie zdobył to mistrzostwo, ale teraz wiesz, może tak samo było z Kyrie, może on też wiedział, że LeBron nie ma zamiaru zostawać na dłużej w Cleveland, może on też stwierdził, że kurczę, skoro tak jest, to ja też pakuję manatki i wypadam stąd. Bo ten plan jest powiedzmy dwuletni jeszcze, ja nie mam ochoty później czegoś budować na nowo, to ja wolę to gdzieś indziej sobie zbudować. Może to tak troszeczkę też działa, nie? Wiesz co, jak najbardziej, przecież nawet zeszłego lata było sporo plotek, że Cleveland dogadywało jakąś wymianę za jakąś, nie wiem, gwiazdę, ale za każdym razem ten zawodnik, który miał przyjść, czy to miał być Paul George na przykład, coś też mówiło się o Lillardzie, chciał potwierdzenie od Jamesa, że on zostanie na dłużej, natomiast James nikomu tego potwierdzenia nie dawał, więc nikt nie chciał przychodzić do Cleveland na rok i potem zostać samemu w słabym zespole, kiedy LeBron odejdzie gdzie indziej, więc jak najbardziej myślę, że było coś na rzeczy. Jeśli chodzi o Irvinga, to jest jeszcze inna sprawa, bo z tego co pamiętam, to w ogóle w jego przypadku już były plotki, zanim jeszcze James przyszedł do Cleveland, wrócił do Cleveland, że Irving nie chce za bardzo tam grać i już wtedy mówiło się, że może on będzie chciał wymusić transfer. No najpierw chciał, wiadomo, najpierw podpisał ten kontrakt, pierwszy maksymalny kontrakt. No bo tak zwykle się robi, podpisuję kontrakt, biorę kasę, bo to jest za dużo kasy, żeby z niej rezygnować, a potem kombinuję, żeby wydostać się z danego miejsca drogą transferu. No ale przed LeBron zespół zdobył mistrzostwo, więc wiadomo, wygrywanie leczy wszystko, wszelkie niesnaski, więc dopiero po tej kolejnej porażce w finałach Irving zdecydował, że to już czas na odejście. No i postawił na swoim, znalazł się w Bostonie. Natomiast mnie to, mnie to generalnie zawsze dziwiło, że zawodnicy, kurczę, no doskonale wiemy, jak ciężko zdobyć mistrzostwo NBA, jaki trzeba mieć mocny skład. I jeżeli się jest w jednym zespole z LeBronem, ja szczerze mówiąc wolałbym pograć z takim wolałbym pograć z LeBronem i spróbować zdobyć kolejne mistrzostwo w tym Cleveland, niż szukać czegoś na własną rękę, bo ja nie wiem, czy Kyrie Irving zdobędzie jeszcze mistrzostwo NBA kiedyś, no. Znaczy, Boston ma świetny zespół i w ogóle. Natomiast słyszę plotki, że on niekoniecznie chce w tym Bostonie zostać, że niekoniecznie on się tam widzi. On siebie widzi podobno w innym zespole, w Nowym Jorku, czy w Los Angeles, u boku Kawhia Leonarda, czy Jimmy'ego Butlera. I to wiesz, no z jednej strony, kurczę, no tutaj odchodzi od LeBrona, po czym chce jakiś super team tworzyć, czy to na Brooklynie, czy w Nowym Jorku, czy w Los Angeles, w Clippersach. I to jest dla mnie takie troszeczkę niezrozumiałe, no bo marnuje się coś, co zostało już zbudowane, co zostało sprawdzone w boju, dało mistrzostwo, czy tam ma kilka awansów do finałów NBA, a on z tego rezygnuje, buduje coś od nowa i wiesz, wydaje mu się, że to samo osiągnie być może z innym zawodnikiem, ale tam też potrzeba będzie czasu budowy tego zespołu i tak dalej, i tak dalej. Wiesz co, ale z drugiej strony, czy on zostając w Cleveland zdobyłby jeszcze tytuł kiedykolwiek? Biorąc pod uwagę, że to było w perspektywie tylko prawdopodobnie rok z LeBronem, bo nie sądzę, żeby James z powodu... No nie, słuchaj, bez LeBrona nie, ale ja się zastanawiam, ja rozumiem, że LeBron podejmując decyzję o Los Angeles, mógł ją podjąć wcześniej, bo dzieci, bo miasto... bo kwestie być może nawet polityczne tutaj też wchodziły w grę, właścicieli zespołu, wiadomo, że na zachodzie Stanów Zjednoczonych podchodzą do tego totalnie inaczej niż we wschodnich Stanach, czy wiadomo, jakie tam jest poparcie polityczne w Kalifornii i jakie jest w Ohio. Natomiast zastanawia mnie, wiesz, czy gdyby zdobyli 2 czy 3 mistrzostwa w Cleveland, zastanawia mnie, czy LeBron chciałby odchodzić stamtąd. To jest super argument, wiesz, jak... Myślisz, że on by odszedł stamtąd, gdyby zdobył mistrzostwo? Gdyby zamiast J.R. Smitha i Clarksona miał przy sobie Kyriego, no w sumie Kyrie był kontuzjowany, ale z drugiej strony nie wiadomo, czy by się kontuzjował grając w Cleveland, tak? Możemy sobie gdybać. Natomiast załóżmy, że Cleveland zdobywa mistrzostwo w zeszłym roku i myślisz, że on opuściłby Cleveland? Wiesz co, myślę, że Cleveland przede wszystkim nie zdobyłoby mistrzostwa tak czy inaczej, nie przeszło. Ale gdyby zdobyli mistrzostwo, wiesz co, nie zdziwiłbym się, gdyby odszedł mimo wszystko. Ja myślę, że to on już miał dawno to wszystko zaplanowane. Nie wiem, czy mistrzostwo, powiem ci, nie przekonuje mnie to, czy mistrzostwo by faktycznie zmieniło coś w jego planach.
Ja co do tego nie jestem taki pewien. No właśnie, ale ten temat już sobie zostawimy, bo czas nas tutaj niemiłosiernie goni. Już przekroczyliśmy o kilka minut nasz założony czas. No, tak zwykle. No chyba tyle. Tematy sobie przegadaliśmy. Niestety po raz kolejny bez Bartka. Mam nadzieję, że to już ostatni raz, kiedy bez niego nagrywamy. Następny podcast nagramy już prawdopodobnie po pierwszym spotkaniu pre-season, więc w ogóle będzie o czym dyskutować. I chyba najbardziej się jaram z tego, że sezon już jest tuż. Za miesiąc już o tej porze będziemy mieli sezon regularny. Wierzysz w to w ogóle? Dociera to do ciebie? Nie dociera, nie wierzę. Nie wierzę, Rafał, że to już. Ja się jaram, ja się naprawdę jaram, ale póki co cieszę się jeszcze bardziej, że na razie zostaje. Tak, jak co roku, ale póki co cieszę się jeszcze bardziej, że zostaje w słonecznej Turcji, bo tam słyszałem, że troszeczkę pada u mnie. Więc pozdrawiam wszystkich, przesyłam wam ciepłe fluidy, czy co tam się wysyła. Dziękujemy za uwagę. Andrzej Cymorek, Jędras, Rafał Niewiadomski i zapraszamy na następne podcasty.